takim razie musi być dwa razy więcej skrzyni. Podczas wykopalisk prowadzonych w starożytnych ruinach dwoje młodych archeologów, Derek i Margo oraz ich pomocnik Moki, wpadli w wir ruchomych piasków. Kiedy pył opadł, okazało się, że znajdują się we wspaniałej, ogromnej grocie pełnej wielkich posągów i dzieł sztuki stworzonych przez dawną cywilizację. Na końcu groty znaleźli wielkie drzwi, a na nich napis: Ten, kto przekroczy ten próg, wkroczy w inny czas. Hanna-Barbera przedstawia film z serii Historie biblijne. Samson i Dalila. Tam coś jest! Słyszałem! Spokojnie, to tylko świerszcze. To ma być głos świerszcza? Lepiej chodźmy stąd. To przecież był lew, a są na pewno tygrysy, węże, krokodyle i... Już niedaleko do miasta. Tam nic nam nie grozi. Kto idzie? Wędrowcy, szukamy jakiegoś noclegu. Gonią nas lwy i nie tylko lwy. Trudno, nie otworzymy bramy. Właśnie, bo tam w środku też mamy lwa, Izraelity imieniem Samson. Od dawna chcieliśmy go ująć. A teraz musi nam się to udać. Dlatego nie otworzymy wam bramy. Idźcie stąd. Właśnie nadchodzi. Jest zgubiony. Nie uda mu się uwolnić. Tak. Samson został pokonany. O! A co do bramy, nie ma sprawy, nie musicie otwierać. Nie chcemy wejść do miasta. Dzień dobry. Przepraszam, że nie pukaliśmy, ale drzwi były otwarte. Może zjesz śniadanie? Skąd się tu wzięliście? Z miasta. Szliśmy za tobą w nocy. Ach, te łotry Filistyni zrobią wszystko, żeby mnie pokonać. Ale dlaczego oni chcą to zrobić? Podbili ziemię Izraela, mordując niewinnych ludzi i grabiąc dobytek. Ale ty im się wczoraj nie dałeś. Jestem jedynym Izraelitą, który przeciwstawia się ich władzy. Z taką siłą wiele możesz zdziałać. Nie tracę nadziei. Dosyć słów, ruszam w drogę. Możecie iść ze mną. A co z tą bramą? Zostanie tutaj, gdzie wszyscy mogą ją widzieć. Niech wciąż przypomina ludziom, że nie wolno zaniechać walki z najeźdźcą. Bracia, patrzcie! Samson idzie! A, rzeczywiście. Witaj, Samsonie! O, a tyś kto? Przyjaciel Samsona. Daliśmy razem nauczkę Filistynom. Jesteś więc odważny, tak? No to się przekonamy. Co to? Szukasz guza, kolego? Jak zawołam mojego dużego kumpla, to... Hej, zaczekaj na mnie! Jesteśmy radzi, widząc się znowu. Ja także, lecz wkrótce wyruszę do mojej groty w Etam. Nie możesz tam iść. Tam najpierw będą cię szukać Filistyni. Gdy znajdą, będą tego żałować. Tu jesteś! Bałem się, że cię nie znajdę. Chodź, pokażę ci widok z dachu. A potem do groty, dobrze? Dobrze. Wspaniałe! Co za facet. Nie znałam nikogo tak silnego jak on. Ani tak nierozważnego. Samson nie lęka się ni ludzi, ni zwierząt. Nikogo. Wiecie, co się zdarzyło, kiedy wędrował do Timny odwiedzić pewną niewiastę?
Ścieżka prowadziła przez bardzo dzikie okolice. Samson myślami był przy kobiecie i nawet nie spostrzegł, że w ślad za nim podąża młody lew. Bestia skoczyła na niego. Każdy na jego miejscu zginął. Ale nie Samson. On rozdarł lwa jak koźle, chociaż nie miał nic w ręku. A więc nie ma sposobu, żeby go pokonać? Nie jest tak. Jest jeden sposób, ażeby pozbawić go jego wielkiej siły. Co dzień modlę się, aby wrogowie nie odkryli tego. Co to może być? Nie wierzę, żeby Samson mógł utracić siłę. Czyż nie cudownie? Śródlana woda, chłodny wiatr, dużo zwierzyny. Czego można pragnąć więcej? A jest tu może jakieś łóżko? Kapłan mówił, że Filistyni mogą cię tu znaleźć. On zbytnio się boi, ale przyznaje, że ma powody. Filistyni są silni i zjednoczeni, a plemiona izraelskie podzielone pod władzą wielu słabych mężów. Lecz nadejdzie dzień. Samsonie! Witaj, Zebelu. Oto moi przyjaciele. Cóżeś nam uczynił? Czy wiesz, że Filistyni przyszli za tobą? Przynosisz nam nieszczęście. Oni zawładnęli nami. Nieprawda. Wy jesteście Izraelitami, mieszkańcami Judy. Filistyni nie mogą władać na tej ziemi. Ale tak jest. My jesteśmy słabi. Czemu z nimi walczysz? Uczyniłem im to samo, co oni mnie. Dosyć tego. To nie twoja rzecz. Wyjdę i sam stanę przeciw nim. Teraz jest to już moja rzecz. Mówili, że zabiją nas, nasze rodziny, 3000 ludzi. Chyba, że... Że co? Chyba, że my wydamy im ciebie w więzach, żebyś nie uciekł. Nie pozwoli, żebyśmy zginęli. Znaleźli chytry sposób, żeby mnie wreszcie pojmać. Nie mam wyboru. Dobrze, lecz przyrzeknij, że sami nie targniecie się na mnie. Przyrzekam, przyrzekam. Idziemy zawiadomić kapłana. Może zorganizuje jakąś pomoc. Pomoc od tych ludzi? Oni są zbyt słabi. My musimy mu pomóc. No pewnie, przecież to nasz kumpel. Śpieszmy się. Już dobrze. Możesz odejść. Ha, oto mocny Samson. Zdradzony przez swoich pobratymców. Nie wszyscy są tacy. Pewnie, że nie. Zabierzemy cię do Gazy, aby wszyscy mogli patrzeć na twoją śmierć. Już niedaleko. Szybciej, obyśmy tylko zdążyli. Oni muszą go odbić. Może Samson pokona Filistynów sam. Izraelici nie będą już sprawiać nam kłopotów, bo zabijając Samsona niweczymy resztki nadziei tego podbitego narodu. A zatem koniec Izraela i koniec jego fałszywego Boga. Brać go! Naprzód! Na co czekacie? Czego się boicie? Nic wam nie zrobi tą ośmią szczęką! Bierzcie go! Wezwij kapłana, szybko! Co się stało? To Samson. Samson? Mów, co z nim. Samson jest. Samson jest. Ktoś mnie woła? Jak się uwolniłeś? Co się stało? Szczęką oślą ich rozgromiłem. Oślą szczęką zabiłem ich 1000. Chodźcie, trzeba to uczcić. Jeżeli jest sposób, aby pozbawić go siły, to Filistyni na pewno nie wiedzą jaki. Jeszcze nie. Módlmy się, aby się nie dowiedzieli. Po co się tak męczyć praniem? Przecież i tak wszystko zaraz będzie brudne. Kto idzie ze mną na przechadzkę? A dokąd? Do Doliny Sorek. Nie widzieliście równie pięknej okolicy. No to już, idziemy. Au! Co ci jest? Ach, skręciłem nogę. To ja postawiłem to wiadro. Au! Nie możemy iść bez ciebie. Wy idźcie, a ja mogę zostać sam. Naprawdę? No pewnie. Chętnie od was odpocznę. Możecie iść. Rozstajemy się na kilka dni. Zostawimy cię pod opieką kapłana. Wiesz, Derek, żeby się nie nudzić, mógłbyś uprać resztę rzeczy i naprawić, co trzeba. Jak mi nie znikniesz z oczu, to ci zaraz przyłożę.
Dalila! Samson! Jaka miła niespodzianka. To moi przyjaciele, Margo i Moki. Miło was widzieć. Mój dom jest waszym. Wejdźcie, drzwi stoją otworem. Nie będziesz musiał wyrywać ich z zaworami. Proszę, rozgośćcie się, zaraz przyjdę. Idę przynieść wam coś do picia. No tak, ten Samson to ma powodzenie. Podoba mi się Dalila, jest bardzo ładna, nie? No co, prawda, że ładna? O tak. Tylko nie wiem dlaczego, ale coś mi się w niej nie podoba. Teraz już wiemy, że nie zdołamy pojmać Samsona. Nikt nie dorówna mu sił. Ta blizna nie pozwoli mi zapomnieć. Zatem jeśli nie siłą, pokonamy go sposobem. Musimy poznać źródło jego siły i zniszczyć je. A właśnie ty możesz nam w tym pomóc. Nie wezmę udziału w zbrodni. Ani my! Nie mamy zamiaru pozbawiać go życia, o nie! Chcemy go jedynie pojmać, aby dać mu nauczkę. Wiedz, że bardzo nam zależy, aby go ująć żywego. Ale Samson to mój stary i drogi mi przyjaciel. Wiem o tym, ale powiedz, czy ten drogi przyjaciel przynosi ci podarki, na jakie zasługujesz? Czy podarował ci klejnoty? Szaty? Wonności? He? Nie, nigdy, ale... Widzisz to? Srebrniki to też drodzy przyjaciele, zwłaszcza gdy jest ich dużo, dużo, bardzo dużo. Nie, nigdy nie mogłabym. Ile? 1000 srebrników. Sprawa, aby ten Izraelita zdradził swój sekret, a dostaniesz 1000 takich monet. Od każdego z nas. Tak, 1000 srebrników od każdego z nas. Dzięki opiece, Miriam, wkrótce będziesz chodził. Lecz oszczędzaj nogę. Dziękuję. A czy mógłbym iść jutro do Sorek, do Samsona? Samson jest w Sorek? U Dalili? U tej oszustki? Jest u niej. Ona jedna ma nad nim władzę. To jej nie można ufać? Nie można. Żaden mąż nie wydarłby mu tego sekretu, ale piękna kobieta. Mam niedobre przeczucia. Idź i każ mu natychmiast wracać. Twoi przyjaciele odpoczywają. Są strudzeni wędrówką, a mnie uśpiło to wino. Samsonie, proszę, powiedz mi coś. Wiesz, że cię miłuję. Ja też cię miłuję, ale chcę cię zapytać o coś innego. Wiesz, że tak, nie ma dla mnie innej kobiety. Nie o to pytam. W czym jest twoja wielka siła? I czym można by cię związać i obezwładnić? To tylko ciekawość. Gdyby mnie związano 7 surowymi linami, jeszcze świeżymi, wtedy stracę siły. Słyszałeś? Przynieś mi surowych, świeżych lin. Pośpiesz się. Samsonie, zbudź się! Filistyni są nad tobą! Gdzie oni są? Skłamałeś przede mną. Ty! Ty! Miasto Dalili leży w dolinie. Trzymaj się drogi między górami. Wyruszę o świcie. Jakie piękne tkaniny. Jedwabie. Z czasów, gdy Izrael był narodem kupców, silnym i cieszącym się wolnością. Mając wodzów takich jak Samson, kiedyś znów będziemy wolni. Opowiedz mi o Samsonie. To niezwykła historia. Pewien mąż imieniem Manoach miał żonę bezpłodną. Była ona zacną niewiastą, kochaną przez wszystkie dzieci, lecz ku swej rozpaczy własnych mieć nie mogła. Pewnego dnia ukazał się owej kobiecie anioł Pana i powiedział jej, że porodzi syna i dziecko to będzie Bożym Nazirejczykiem od chwili urodzenia. Ono też zacznie wybawiać Izraelitów z rąk filistyńskich. Powiedział też, iż warunkiem jest, iż brzytwa nie dotknie jego głowy. I tak się stało, jak powiedział. Porodziła owa kobieta syna i nazwała go imieniem Samson. I Samson nigdy nie obcinał włosów? Nie uczynił tego. Jeśli złamie rozkazy Pana, wówczas siła jego odejdzie i stanie się zwykłym człowiekiem.